Przeżyliście wojnę światów i Dzień Niepodległości. Teraz nadchodzi Mgła. Na podstawie opowiadania Stephena Kinga, twórcy 1408. Mgła. Uznana za najlepszy film grozy ostatnich 9 lat. Mgła. Tylko w kinach. Zapraszamy do Superkina. On jest płatnym mordercą. Ona też zabija za pieniądze. Są małżeństwem. Tyle tylko, że on nie wie, czym zajmuje się żona. Ona nie wie, jak naprawdę zarabia mąż. Ich związek zabija rutyna, ale to już wkrótce się zmieni. Bo on dostał zlecenie na nią, a ona na niego. Brad Pitt, Angelina Jolie jako Pan i Pani Smith. Jutro o 20 w TVN. Grzegorz Sternik zaczął w niedzielę. Rozpoczynamy grę o 1 000 000 złotych. Na razie idzie mu nieźle. Jednak te kamery i to wszystko robią człowiekowi mętli w głowie. Mam zaznaczyć? Tak, zaznacz. Ostatecznie? Tak, ostatecznie. C kradzież, skoro tak sobie życzysz, bardzo proszę. Grzegorz, masz 2 000 złotych. Czy kiedy skończy, będzie bogaty? Milionerzy. W sobotę i niedzielę o 18 w TVN. Pierwsze starcie już za nami. Zostało 13 par. Jako pierwszy odpadł Michał Lesień. Dla pana czacza to po prostu haha. Niezapomniane emocje i wielkie wzruszenia. Po prostu mnie rozwaliło, przepraszam, nie mogę cię oceniać. Na żywo. Zatańcz, śpiewa gość specjalny Justyna Steczkowska. Taniec z gwiazdami. Nowa edycja. W niedzielę o 20 w TVN. Dziennik Bridget Jones. Starej panny i wariatki. Soboty o 21.40 w TVN. Joanna, skromna studentka z Warszawy. Jan, młody, przystojny prawnik z LA. Pewnego dnia spotykają się w amerykańsko-polskiej komedii Mała Wielka Miłość. W kinach od 29 lutego.